Druga zasada termodynamiki, silnik Carnot to będą tematy, którymi zajmiemy się w tym wykładzie. E, przypomnijmy sobie, co do tej pory zostało powiedziane w poprzednich odcinkach odnośnie termodynamiki. Sformułowaliśmy zerową zasadę termodynamiki. Można ją tak lapidarnie streścić. Istnieje użyteczna wielkość fizyczna, która nazywa się temperaturą. Oznaczyłam ją przez dużą literę T, zgodnie z tym, jak wszyscy oznaczają temperatura w kelwinach. To jest zerowa zasada termodynamiki. Druga zasada to jest pierwsza zasada termodynamiki, która znów krótko może być e, zapisana w ten sposób, że istnieje użyteczna wielkość fizyczna, która nazywa się energią wewnętrzną i oznaczyłam jako e wewnętrzne. E, dla, e, Pierwszej zasady termodynamiki obowiązuje takie równanie, które jest równaniem, w którym mamy właściwie do czynienia z zasadą zachowania energii, ale w skład tej energii wchodzi nie tylko energia mechaniczna, ale wchodzi również energia wewnętrzna i ciepło. Dalej, kolejna. Zasada, o której dzisiaj powiemy, to jest druga zasada termodynamiki, czyli trzecia z kolei. I ona mówi, że istnieje użyteczna wielkość fizyczna, która nazywa się entropią. Te wszystkie trzy wielkości, zarówno temperatura, jak i energia wewnętrzna i entropia, to są tak zwane funkcje stanu. Funkcje stanu mają taką właściwość, jak wiemy, że. Ich param i, że te wielkości fizyczne zależą tylko od tego, jaki jest stan początkowy, jaki jest stan końcowy układu termodynamicznego, a nie zależą od tego, jaka jest historia układu. I właśnie entropia to jest taka wielkość, która też jest funkcją stanu. Po co e, wprowadzono drugą zasadę termodynamiki? Skąd ona się wzięła? Otóż, proszę państwa, jest szereg takich zjawisk, które e, można byłoby wyjaśnić w oparciu o pierwszą zasadę termodynamiki, jeśli chodzi o bilans energetyczny. To znaczy, zgodnie z, tym, z tą zasadą, możemy przyrównać do siebie energię, którą doprowadzamy do układu w postaci ciepła, albo wykonujemy nad tym układem makroskopową pracę, albo układ wykonuje, wykonuje sam tą pracę. I różnica między ciepłem doprowadzonym i pracą wykonaną przez układ to jest zmiana energii wewnętrznej. Ale są takie procesy, które przebiegają tylko w jedną stronę i problem polega na tym, że pierwsza zasada termodynamiki nie odróżnia tych y, kierunków. Y, z tego właśnie faktu, że pewne zjawiska przebiegają tylko w określonym kierunku, a w innym nie, y, wyniknęła y, właśnie potrzeba stworzenia takiej wielkości fizycznej, która będzie y, decydowała o tym, w jakim kierunku rzeczywiste zjawiska wszystkie przebiegają. Na przykład wiemy dobrze, że nigdy nie obserwujemy, żeby ciepło przechodziło od ciała o niższej temperaturze do ciała o wyższej temperaturze. Może się to zdarzyć oczywiście wtedy, kiedy się postaramy, czyli jeśli my e, wykonamy pewną pracę, tak się dzieje na przykład w klimatyzatorach albo e, wtedy kiedy mamy do czynienia z zamrażarką, ale e, bez naszego udziału, to znaczy bez, bez tej wtyczki, którą musimy do sieci włączyć, żeby e, prąd elektryczny wykonał pracę, nigdy to się nie zdarzy. Pierwsza zasada termodynamiki nie, po, nie przeszkadza temu, żeby zbilansować energię i żeby e, wymyślić m, taką sytuację, że e, proces mo może przebiegać w przeciwnym kierunku. Do takich procesów należą również takie proste przykłady, jak sytuacja, taka, że mamy w naczyniu gaz i część tego naczynia jest odgrodzona od drugiej części i w tej jednej części jest tylko zgromadzony gaz. I teraz wyobrażamy sobie, że udaje nam się zrobić otworek w tej przegrodzie, tak że gaz z jednej części do drugiej przechodzi, i wiemy, co się będzie działo. Wiemy, że po jakimś czasie nastąpi stan równowagowy, że. Koncentracja tego gazu po jednej i po drugiej stronie będzie taka sama, co nie zmienia faktu, że nie spodziewamy się, że jeśli sobie będziemy tego życzyć, to ten gaz z powrotem przez otworek wniknie do lewej części naczynia, jeśli tam uprzednio się znajdował i z powrotem się zgromadzi. A więc wiemy, że te zjawiska przebiegają tylko w ściśle określonym kierunku. Wiemy również, że czas ma swoją strzałkę i że nigdy wydarzenia, które zdarzyły się dzisiaj, nie będą miały takiego samego przebiegu, czy też no, nasz wszechświat będzie inaczej wyglądał jutro, pojutrze i nigdy nie wrócimy. Do stanu takiego, jak był dzisiaj, i nigdy nie możemy tej sytuacji odtworzyć. Poza oczywiście filmami fantastyczno-naukowymi. A więc druga zasada termodynamiki to jest zasada, która mówi nam, w jakim kierunku w rzeczywistości przebiegają wszystkie procesy. Jak definiuje się entropię? Entropię definiuje się w odniesieniu do zjawisk, które są zjawiskami odwracalnymi, czyli takie zjawiska, które są zjawiskami czy procesami kwasistatycznymi. Proces quasi statyczny to jest taki proces, który przebiega w ten sposób, że możemy poprzez niewielką zmianę, zmianę te, stanu tego tego procesu wrócić do punktu wyjścia. A więc jak my definiujemy entropię? Definiujemy, że jeśli mamy do czynienia z procesem odwracalnym, to wówczas jeśli Spowodujemy niewielką zmianę w ten sposób, że doprowadzimy do układu ciepło w tym procesie odwracalnym, to albo odprowadzimy ciepło, to wtedy zmiana entropii będzie definiowana poprzez to ciepło, które doprowadziliśmy lub odprowadziliśmy podzielone przez temperaturę ale jest to definicja, która jest, opisuje tylko procesy odwracalne. Jeśli procesy są od, procesami nieodwracalnymi, wówczas to równanie nie może być spełnione, jakkolwiek korzystamy z niego dla procesów nieodwracalnych również. Za chwilę powiemy sobie, co to są procesy odwracalne i nieodwracalne. Na razie zwróćmy uwagę jeszcze na to, że w odniesieniu do tego przykładu, o którym mówiłam, w odniesieniu do przykładów, w którym cząsteczki gazu rozprzestrzeniają się na cały układ, kiedy ta przegroda, w przegrodzie robimy otworek, to jeszcze inna interpretacja entropii jest bardzo użyteczna. Ta inna interpretacja entropii, o której nie powiem w tym wykładzie, ale w wykładzie kolejnym, to jest interpretacja na poziomie mikroskopowym, a więc Interpretacja makroskopowa to jest taka, prowadzi do takiej definicji entropii, natomiast interpretacja mikroskopowa, która w tej chwili niewiele Państwu powie, ale wiąże się z tym właśnie, o czym mówiłam, czyli z tym, jak zachowuje się układ wielu cząstek wtedy, kiedy my tą przegrodę zabierzemy, że jest to liczba możliwych konfiguracji dla rozważanego stanu układu i Logardym z tej możliwej konfiguracji pomnożony przez stałą Boltzmana to jest właśnie entropia. A więc na razie nic to Państwu nie mówi. W każdym razie y, zwróćmy uwagę na to, że wtedy kiedy mamy ten gaz, który y, rozprzestrzeni się do y, całego naczynia, to mamy do czynienia z taką sytuacją, że y, rośnie nieporządek w układzie i y, jak nieporządek rośnie to Rośnie liczba możliwych stanów do obsadzenia, i wtedy właśnie entropia, która wyraża się poprzez te możliwe stany do obsadzenia, oznaczone tu jako omega, jest również funkcją rosnącą. A więc, ponieważ każdy stan dąży do stanu równowagi, to ten stan równowagowy jest stanem o największym nieporządku i jest to stan o największej entropii. Ale do tego wrócimy w wykładzie 82. Na razie zajmijmy się tą definicją makroskopową. A więc jak wygląda ta definicja makroskopowa? Wyobraźmy sobie, że mamy właśnie proces quasi-statyczny, w którym przechodzimy od. Pewnego stanu wyjściowego do pewnego stanu od stanu wyjściowego do tego samego stanu, wykonując pewien cykl kołowy. Polegałby on na tym, że na przykład doprowadzamy albo odprowadzamy ciepło tak, żeby zawsze temperatura była taka sama w takich maleńkich fragmentach, to żeby przejść przez cały cykl, musimy pododawać takie przyczynki od każdego przejścia i te. Dodanie tych przyczynków po całym takim cyklu to będzie całka. Oczywiście suma tych wszystkich elementów to będzie całka y, okrężna. Przepraszam, to powinno być kółeczko. Y, po całym procesie. I okazuje się, że dla y, właśnie y, takiego procesu quasi-statycznego ta całka po całym cyklu jest równa zero. Już przypomnę, że. Y, to wyrażenie pod całką to jest właśnie zmiana entropia, więc jeśli całka ze zmiany entropii w procesie kołowym jest równa zero, to oznacza, że ta entropia jest funkcją stanu. To oznacza również, że jeżeli będziemy przechodzić od stanu, który jest charakteryzowany pewnymi parametrami PVT w punkcie A do pewnego stanu, y, który jest charakteryzowany innymi parametrami y, w punkcie B to wówczas y, zmiana entropii nie będzie zależeć od tego, y, po której drodze będziemy się poruszać, czyli czy będziemy się poruszać po tej drodze na przykład, czy będziemy się poruszać po takiej drodze. Y, zmiana entropii będzie zależna tylko od tego, jakie, jest, jakie są parametry stanu w tym punkcie i w tym punkcie, ponieważ entropia jest funkcją stanu, jak wynika właśnie y, z tego y, równania wyżej. A więc y, zmiana entropii od stanu początkowego do stanu końcowego y, zależy tylko od tego, jakie są parametry stanu, y, te właśnie początkowe i końcowe, a nie zależy od historii układu. I y, tak jak wcześniej już powiedziałam, drugą zasadę termodynamiki można podsumować stwierdzeniem, że istnieje użyteczna wielkość fizyczna, która nazywa się entropią. Wróćmy teraz do pojęcia, które wcześniej już troszeczkę, o którym wcześniej wspomniałam, to znaczy o procesach odwracalnych i nieodwracalnych. Otóż jeśli mamy do czynienia z procesami odwracalnymi, to mamy do czynienia z taką sytuacją, że wówczas entropia się nie zmienia, entropia wszechświata się nie zmienia. Tylko wtedy, kiedy proces jest odwracalny. Natomiast jeśli Mamy do czynienia z procesem nieodwracalnym, to zmiana entropii jest zawsze dodatnia. O tym mówi właśnie druga zasada termodynamiki. Czyli wróćmy jeszcze raz do procesu odwracalnego. Na przykład procesem odwracalnym może być quasi proces izotermiczny ponieważ to jest proces, w którym temperatura jest stała, a więc y, dla procesu izotermicznego ta definicja ds równa się delta q przez t jest y, jak najbardziej y, uzasadniona, wolno nam y, z niej korzystać. No i y, jeśli proces jest odwracalny, to y, wtedy zmiana entropii będzie równa y, zero. Jeśli będziemy realizować proces odwracalny. Natomiast każdy proces rzeczywisty jest niestety procesem nieodwracalnym, a to oznacza, że zmiana entropii będzie właśnie większa od zera. Czyli zawsze. Zmiana entropii jest funkcją, która jest funkcją rosnącą bądź równa zero. Nigdy nie jest równa, nigdy nie jest mniejsza od zera. O tym mówi właśnie druga zasada termodynamiki. I pokażemy sobie, że dzięki takiemu sformułowaniu tej nierówności dla procesów nieodwracalnych nie mamy do czynienia z jakimś zaprzeczeniem tego, co obserwujemy w eksperymencie. Jako przykład takiego procesu nieodwracalnego rozważmy przykład, jakim jest jest no na przykład właśnie pęknięcie balonika. Jeżeli balonik pęknie, to wiemy dobrze, że podzieli się na kawałki i bez naszej pomocy nie nastąpi proces w drugą stronę. Czyli jeśli przejdziemy od stanu takiego do stanu po prawej stronie, to entropia wzrośnie i proces w drugą stronę nie jest możliwy, czyli nigdy te kawałki balona same nie połączą się z powrotem w całość. A więc y, konkludujemy to w następujący sposób, że jeśli mamy jakiś proces termodynamiczny, w którym następuje przejście od jednego stanu do drugiego, to w takim, od jednego równowagowego stanu do drugiego, to entropia nie może maleć. Zmiana entropii musi być zawsze dodatnia lub równa zero, jeśli to jest proces odwracalny. A więc y, zobaczmy sobie, jaki to ma skutek y, z punktu widzenia y, różnych użytecznych urządzeń. Do takiego urządzenia, w którym właśnie mamy do czynienia y, z zastosowaniem drugiej zasady termodynamiki, należy silnik cieplny. Y, mamy całe mnóstwo różnych silników cieplnych, z których korzystamy. No, ten najbardziej popularny to jest po prostu silnik cieplny, y, który jest y, y, w samochodzie. A więc co mówi druga zasada termodynamiki? Druga zasada termodynamiki mówi, że niemożliwe jest zbudowanie takiej maszyny cieplnej, czyli takiego silnika cieplnego, która podczas jednego cyklu wykonywałaby pracę tylko kosztem pobrania energii z pewnego rezerwuaru ciepła. Jest to definicja, którą sformułował Kelvin-Planck, jeszcze jest druga definicja Clausiusa, o której sobie powiemy wcześniej. Więc, żeby pokazać, że tak musi być, czyli że z drugiej zasady termodynamiki wynikać będzie tylko. To, co obserwujemy w eksperymencie, to rozważmy taką sytuację, która jest sytuacją właśnie niemożliwą do osiągnięcia. A więc wyobraźmy sobie, że mamy maszynę cieplną, w której mamy źródło ciepła, jak w każdej maszynie cieplnej, oraz mamy silnik. No i wyobraźmy sobie, że to jest idealna maszyna cieplna, to znaczy, że ona wbrew temu, co mówi tutaj definicja Kelvina Planka, zamienia całe ciepło, które zostało doprowadzone do układu, na użyteczną pracę. Żeby pokazać, że to nie jest możliwe, to załóżmy najpierw, że jest to możliwe, czyli że możemy taki silnik zrealizować. Jeśli tak, to zobaczmy, jak wygląda zmiana entropii w związku z tym, że taki silnik pracuje. Te silniki ciepłe zawsze realizują cykl kołowy, czyli mamy powrót do punktu wyjściowego po jednym cyklu. Jeśli byłoby możliwe, to znaczy, że Zmiana entropii, która składa się ze zmiany entropii grzejnika i zmiany entropii silnika, która w, dalszym, w dalszej części jest równa. Zmiana entropii tego źródła ciepła, to jest ze względu na to, że źródło ciepła oddaje ciepło, to jest minus delta QG. Gdzie to jest właśnie to ciepło oddawane przez y, grzejnik, dzielone przez temperaturę grzejnika, plus zmiana entropii silnika. Ale ponieważ entropia jest funkcją stanu, a silnik wykonuje cykl kołowy, to zmiana entropii w cyklu jest równa zero. Czyli otrzymujemy z tego równania, że y, zmiana entropii musi być ujemna. Zmiana entropii wszechświata. Ale ponieważ druga zasada termodynamiki mówi wyraźnie, że zmiana entropii może być tylko dodatnia, to oznacza, że taki, taka sytuacja nie może zaistnieć, czyli musi w każdym silniku cieplnym być jeszcze jakiś taki element, który spowoduje, że w tym równaniu pojawi się człon dodatni. I takim elementem jest chłodnica. Każdy silnik cieplny jest wyposażony w chłodnicę. Jeśli jest chłodnica, do której jest odprowadzana pewna ilość ciepła, delta QC, i załóżmy, że ta chłodnica ma temperaturę TC podczas gdy grzejnik temperaturę TG, to wtedy do wzoru na zmianę entropii wchodzi jeszcze e, zmiana entropii chłodnicy. Oczywiście zmiana entropii silnika znów jest równa zero. I jeśli zapiszemy zmianę entropii dla grzejnika i dla chłodnicy, to otrzymamy następujące równanie. No teraz y, oczywiście... W równaniu dla, na zmiana entropii dla chłodnicy, to ciepło jest do chłodnicy oddawane, czyli delta QC jest dodatnie. Temperatura oczywiście w kelwinach zawsze dodatnia, tu dodatnia, czyli ten człon może być większy od tego członu, jeśli tak, to wtedy zmiana entropii będzie dodatnia. Jeśli będzie dodatnia, to nie będzie to sprzeczne właśnie z drugą zasadą termodynamiki. Jeśli chodzi o silniki cieplne to dobrze jest w tym momencie powiedzieć o sprawności silnika cieplnego. Co to jest sprawność silnika cieplnego? No to jest oczywiście stosunek użytecznej pracy do tego co musieliśmy w inwestować. Winwestowaliśmy oczywiście to ciepło, które zostało pobrane ze źródła ciepła. Więc ze względu na to, że ta praca jest równa różnicy między ciepłem, które oddaje grzejnik i Ciepłym, które pobiera chłodnica, no to y, możemy zapisać również, że jest to takie równanie. I y, możemy to wy równanie y, wyrazić jeszcze y, w następujący sposób. Mianowicie, jeśli <laughs> Będziemy realizować cykl, który nazywa się cyklem Carno, o którym sobie powiemy, to sprawność takiego silnika jest wyra wyraża się wzorem takim, w którym delta QC i delta QG możemy zastąpić temperatury temperaturą chłodnicy i grzejnika, i zawsze sprawność rzeczywistego silnika będzie mniejsza od sprawności silnika, który realizuje cykl Carno na gazie doskonałym. Nie może przekroczyć. W kolejnym, na kolejnym slajdzie chciałam Państwu zaprezentować inną definicję właśnie drugiej zasady termodynamiki, którą wprowadził Klausius i która dotyczy właśnie tego, co obserwujemy na co dzień, prawda? że niemożliwy jest transport ciepła od ciała o niższej temperaturze do ciała o wyższej temperaturze bez ingerencji z zewnątrz, czyli musimy wykonać pewną pracę, żeby to było możliwe. Ale żeby się o tym przekonać, to skorzystajmy znów z drugiej zasady termodynamiki, Termodynamiki, zapisanej w postaci takiej, że dla procesów nieodwracalnych zmiana entropii jest dodatnia, i udowodnimy, że właśnie to ciepło musi przechodzić tylko w jedną stronę, od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze. A więc wyobraźmy sobie, że mamy dwa ciała, które mogą być w kontakcie termicznym. Jedno ma temperaturę T1, drugie ma temperaturę T2, i na razie nie definiujemy, która jest wyższa, a która jest niższa. No, i teraz założymy tylko, że ciepło przechodzi od ciała o temperaturze T1 do ciała o temperaturze T2, nie definiując, która jest większa. I dalej e, policzymy sobie zmianę entropii dla tego procesu, który jest oczywiście procesem nieodwracalnym, jak wiemy z doświadczenia. A więc e, ta zmiana entropii, zgodnie z tym, co wiemy z drugiej zasady termodynamiki, może być tylko dodatnia. No to zobaczmy sobie, jak wygląda zmiana entropii dla tego ciała, które emituje ciepło i dla tego, które pobiera ciepło. To, które oddaje ciepło, to jest ilość ciepła minus dQ dzielone przez jego temperaturę, a to, które pobiera. Co do wartości to jest taka sama wartość, jeśli one są w kontakcie termicznym delta Q przez T2. No i teraz skoro ta zmiana entropii musi być dodatnia, to z tego wynika, że ten człon musi być większy. Żeby ten człon był większy od tego członu, to oznacza, że T2 musi być mniejsze od T1, a więc z drugiej zasady termodynamiki wynika, że e, oczywiście T1 musi być większe od T2, czyli y, Musi być ciało o, to z lewej strony, z którego ciepło jest emitowane, musi mieć temperaturę wyższą, aniżeli ciało to, do którego to ciepło przechodzi. Czyli to jest zgodne z tym, co obserwujemy w rzeczywistości na co dzień. Rozważmy wreszcie cykl Carnot, o którym wspominałam wcześniej. Cykl Carnot to jest taki cykl, który, w którym właśnie, który jest realizowany na gazie doskonałym. Składa się z dwóch izoterm i dwóch adiabat. I wyobraźmy sobie, że realizujemy ten cykl na. W takim naczyniu mamy jakiś gaz, i nad gazem znajduje się tłoczek. I teraz wyobraźmy sobie, że startujemy z pewnego punktu wyjściowego oznaczonego jako A i będziemy realizować przemianę izotermiczną, rozprężania tego gazu. No, żeby ta przemiana mogła nastąpić, no to oczywiście musimy podgrzać ten gaz. Podgrzewamy i następuje przemiana izotermiczna. Zgodnie z równaniem PV równa się konstant. Wędruje ta, ten, ten wykres od punktu o współrzędnej A do pewnego punktu końcowego. Oczywiście z tego grzejnika jest doprowadzane pewne ciepło delta QG i w efekcie układ znajduje się w stanie określonym przez punkt B, w którym mamy określoną Ciśnienie i objętość, temperatura jest taka sama jak w punkcie A. Ten proces jest procesem odwracalnym, to oznacza, że jest też procesem quasi statycznym, to oznacza, że dla każdego punktu możemy, każdemu punktowi możemy przypisać e, współrzędne p i v, a to oznacza, że możemy na tym wykresie narysować linię ciągłą. I teraz, jeśli przypomnimy sobie, że na wykresie PV pole pod wykresem jest pracą, jaką wykonujemy my lub wykonuje gaz, w tym wypadku wykonuje gaz, bo on się rozpręża, no to ta praca będzie tutaj pokazana jako ten obszar zacieniony. Drugi cykl w cyklu karno to jest rozprężanie adiabatyczne, też proces odwracalny, który musi się odbywać bardzo wolno, znów, żeby w każdej chwili można było wszystkie parametry stanu zdefiniować. A więc wówczas mamy do czynienia z procesem takim, kiedy nie ma wymiany ciepła, czyli jak jest adiabatyczne rozprężanie, to temperatura musi, musi się zmieniać. Ale ciepło nie jest doprowadzane ani odprowadzane z układu. Gaz się rozpręża. Praca, jaką wykonuje, to jest kolejne pole pod wykresem. No i teraz znowu mamy izotermiczne, ale tym razem sprężanie, bo musimy wrócić do punktu wyjścia i adiabatyczne sprężanie. I podczas tych procesów praca jest wykonywana przez nas nad układem i to skutkuje w ujemnej pracy. I w związku z tym mamy sytuację taką, że po pierwszej, po tej kolejnej izotermie mamy znowu ciepło, które Odprowadzamy z układu, bo podczas sprężania temperatura rośnie, żeby nie rosła, musimy odprowadzić ciepło i w związku z tym, że praca jest ujemna, no to odejmujemy od naszego wykresu to, co jest teraz pod wykresem tej izotermy, a więc otrzymujemy już mniej pracy i kolejny proces to jest proces sprężania adiabatycznego, zabieramy chłodnicę i otrzymujemy znowu taki wykres. Który, w którym pole pod wykresem jest ujemną pracą odejmujemy i efektywna praca, którą uzyskujemy w tym procesie, to jest praca, która znajduje się, która jest ograniczona tymi dwiema izotermami i dwiema adiabatami. Proszę teraz zwrócić uwagę, że zmiana energii wewnętrznej. Zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki dla tego cyklu to jest ilość ciepła doprowadzonego do układu i odprowadzonego minus praca wykonana przez układ i nad układem. I te, ten bilans musi prowadzić do zmiany równej zero ze względu na to, że energia wewnętrzna jest funkcją stanu. I stąd otrzymujemy równanie, o którym już wcześniej mówiliśmy w odniesieniu do dowolnego silnika, że właśnie praca, która jest wykonana przez gaz w jednym cyklu, jest równa różnicy między ciepłem doprowadzonym do układu i odprowadzonym do chłodnicy. I sprawność tego cyklu jest równa 1 minus temperatura chłodnicy przez, temperatura, przez temperaturę grzejnika. Na co dzień wykorzystujemy w silniku samochodowym inny y, rodzaj cyklu kołowego. To jest cykl kołowy, który realizowany jest, w, jest to, przepraszam, cykl, który się nazywa cyklem Otto. Cykl Otto składa się z dwóch adiabat, dwóch adi izobar y, i dwóch izochor. I ten cykl y, właśnie ma oczywiście sprawność dużo mniejszą aniżeli sprawność y, który, y, sprawność cyklu, który y, nazywa się cyklem karno. No i nie jest oczywiście realizowany na gazie doskonałym. Kolejne urządzenie, które opiera się na którego zasada działania opiera się na drugiej zasadzie termodynamiki, to jest albo zamrażarka, albo pompa, pompa ciepła, w której mamy proces realizowany w drugą stronę, aniżeli w silniku cieplnym. Mamy właśnie sytuację taką, że ciepło jest pobierane od chłodnicy i oddawane grzejnikowi, czyli na przykład w przypadku zamrażarki z zamrażarki ciepło jest pobierane i oddawane poprzez wymiennik ciepła do pomieszczenia, do kuchni, prawda? Sytuacja podobna jest z klimatyzatorem. Ciepło z, ciepło z pokoju, który jest chłodniejszy, jest oddawane do otoczenia na zewnątrz, gdzie temperatura jest wyższa. Ale to jest możliwe pod tym warunkiem, że oczywiście my jakąś pracę wykonamy, czyli że zostanie doprowadzone, że zostanie właśnie praca wykonana przez nad tym układem. To wtedy będzie możliwe. Jeśli chodzi o właśnie taką maszynę, w której mamy do czynienia z procesem w przeciwną stronę niż w cyklu realizującym zwykły silnik, w zwykłym silniku cieplnym, to sprawność jest równa stosunkowi. Tego, co uda nam się odprowadzić od chłodnicy, ciepło, które odprowadzimy od chłodnicy do pracy, którą musieliśmy wykonać, a więc troszeczkę inny wzór niż to jest dla silnika cieplnego. No i znowu najwyższa sprawność to ma zamrażarka, która wykonuje odwrotny cykl karno i wyraża się takim wzorem temperatura chłodnicy przez temperaturę grzejnika minus temperatura chłodnicy. Mam nadzieję, że troszeczkę e, definicja entropii pomoże Państwu zrozumieć, dlaczego pewne zjawiska przebiegają w określonym kierunku. Skoro entropia rośnie, nigdy nie będzie taki sam dzień, jak był dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę.